Wrócił ze Stojanowskim. Związany z kozakami o tyle, że się urodził w rodzinie Stojanowskich, z której też pochodzi moja babcia, było 13. I on był najstarszy. Urodził się w 1893 roku jako syn Marii Wild i Antoniego Stojanowskiego. To była, Stojanowscy w ogóle i Wilkowie, to była taka szlachta zagrodowa, która się osiadła na kozakach, wcześniej czy tam w okolicach Złoczowa. To jest właśnie herb Stojanowskich, to jest herb Wilków. To jest z 1919 roku fotografia Józefa Stojanowskiego. Dlaczego o nim napisałem? To była niezwykle ciekawa postać. Poza tym, że on pochodził z kozaków, on wielokrotnie wracał. Dzięki niemu, ponieważ zrobił karierę wojskową, dosyć dużą. On w Pyrzanach tutaj bywał rzadko, także no praktycznie mało kto go znał. Ale jego wielkość polegała na tym, że ze zwykłego, wielodzietnej rodziny, syn pierworodny, robi karierę wojskową. Najpierw jako zaciąga się w czasie I wojny światowej do wojska austriackiego w 1914 roku. Dostaje się na froncie włoskim do niewoli. 3 lata w niewoli spędza, uczy się tam języka włoskiego. Wraca w 1918 roku do Polski, wstępuje do Legionów, zostaje tłumaczem wojskowym, ponieważ się okazuje, że miał duży dar taki lingwistyczny. W międzyczasie nauczył się francuskiego. No i praktycznie 3 języki, które wyniósł z domu, czyli język ukraiński czy tam rusiński, język polski, język niemiecki, który w tym czasie był w czasie Austro-Węgier językiem urzędowym. Czyli praktycznie znał 5 języków, był tłumaczem wojskowym. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył na froncie. Później osiedla się, to wszystko Państwo przeczytają ze szczegółami w książce, osiedla się w Zajezierzu, później w Legionowie i praktycznie jego dramat przechodzi na emeryturę. Przechodzi na emeryturę w 1939 roku. Czyli praktycznie w czerwcu 1939 roku kończy swoją karierę wojskową. W czerwcu. Czyli no 2 miesiące przed wybuchem wojny. W czerwcu 1939 roku przeprowadza się do nowo wybudowanego domu w Legionowie. Przenosi się z Zajezierza. I co ciekawe, 2 miesiące tylko wakacji praktycznie mieszkają, wybucha wojna i on musi się ukrywać z kolei przed Niemcami, ponieważ jest na liście gestapo jako kapitan Wojska Polskiego, jako ten bohater wojny polsko-bolszewickiej, ktoś, kto służył, dosłużył się wysokich stanowisk wojskowych, on był kwatermistrzem w pułku artylerii w Zajezierzu i tak dalej. Wtedy trafia, oczywiście zostaje zmobilizowany najpierw, trafia na front, we Lwowie dostaje się do niewoli i w tym momencie tak, wie z jednej strony, że szuka go gestapo w Niemczech, wtedy to już były Niemcy, czyli w Warszawie, w Legionowie, gdzie mieszkał, dostaje informację od rodziny. Z drugiej strony na kozaka dostaje informację, że szuka tutaj go NKWD, ponieważ ucieka z niewoli we Lwowie. Przechowują go bracia na kozaka po to, żeby, ponieważ on jak to przedwojenny oficer był wtedy zadbany i no, żeby nie został rozpoznany, robi, to znaczy tak, ukrywa się, zapuszcza sobie brodę, tutaj mamy bardzo ciekawe zdjęcie, tak wyglądał jako, to był 20 któryś rok, lata 20. To jest, o, zapuszcza brodę i się zmienia zupełnie. Nawet ręce, z tego co nam opowiadano i z różnych przekazów wiemy, nawet swoje ręce łupinami od orzechów włoskich nacierał, żeby one były takie ciemne, spracowane, ponieważ Rosjanie, NKWD, czy w ogóle żołnierze radzieccy patrzeli na dłonie, jeśli były zadbane, znaczy obszarnik albo coś podejrzane to było. I wtedy on nacierał, żeby one były takie ciemne, spracowane. Nasuszono mu wtedy, z tego co wiemy, nasuszono mu chleba, worek i jako taki dziad wędrowny
poszedł piechotą, unikając posterunków, poszedł piechotą do Legionowa. Jakoś się przedostał przez granicę zupełnie nielegalnie do Legionowa. Trafia, to jest zdjęcie z 1942 roku, trafia do rodziny. Jego syn Zbigniew, który tutaj z nim jest na fotografii, nie może nawet mówić do niego ojcze, po to, żeby nikt nie mógł poznać, że to jest właśnie on, że to jest Józef Stojanowski, ponieważ od czasu do czasu ciągle gestapo.